No ty. A ty, kolego, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony. Korle. Aha. Le Korle miałem być. Nie, Korlele. Ja. W każdym razie ja. Czemu ty wymyśliłeś sobie ksywkę, której nawet nie możesz zapamiętać, no? Pragnę zauważyć, że ja wymyśliłem Wladimira, to była pierwsza moja myśl i Wladimira bym pamiętał. No, widzisz? No. A także Wladimir właśnie, dzień dobry. Dzień dobry, no. Więc dlatego, bo Wladimir cały czas w mojej głowie, nie? Zauważyłem, nie? Zauważyłem. Chodź! No. Chodź, bo jest... Jest co ci pokazać, dlatego no właśnie, zaczynamy tutaj, nie? Zapraszam, do domu. Nic nie przeprosiłeś, że przerwa przez ciebie wynikała, czy coś? Jak przez ciebie wynikała, to też nie przepraszasz. A mieliśmy przerwę w V-Rising? Ale nie w V-Rising, no ale a, wiesz, wiesz, a co, tu V-Rising? premierka, tam AAA-ek. Muszę bardzo się rozgościć. I co, tu masz skrzynkę? Esencja, aż zrzucę kamień do niej. Mam wrażenie, że chyba nie pamiętasz, jak kiedyś było. No, o, przeżyłeś tutaj granicę, no, no, no. Zobacz, jakie ładne okna, patrz. Czekaj, tam muszę... Patrz. A. Możesz za wiatrak robić też, tak? Mogę wachlować. Czekaj, a można zaatakować przez okno? Można! No, w mur strzelisz. Nie strzeliłeś no teraz, w mur? No tak, w mur, ale na zewnątrz. Jeszcze. Widzisz? Ale... Czyli można, jakby tutaj był ten kamienny golum, no to by można było go atakować za okno, aby nam nic nie zrobił, nie? No nie wiem, chyba to nie mogą niszczyć konstrukcji, nigdy nie testowałem, czy przeciwnicy mogą. To by było oszustwo, jakby mogli. Bo tam było powiedziane coś nawet w tym esencjowym środku naszym, naszym jądrze naszej bazy jest napisane, że jest jakaś tam strukturalność naruszona czy nie naruszona. Tylko nie wiem, czy nie samego jądra. Czekaj, ale to mówisz, a rdzenia. Dobra, tu są kosteczki, bo chciałem się pytać, gdzie są te a kosteczki, szukaj teraz. Co wrzuciłem. Zapoznaj się. A robiłeś już cegły, czy nie robiłeś cegieł? Są w jakiejś skrzynce cegły. No, słuchaj, te wszystkie mury kamienne, które widzisz, one są z cegieł. A, to jest podstawowy surowiec. Mam nadzieję, że zostawiłeś parę cegieł, bo ja miałem plan, żeby zacząć Coffin Dance. No właśnie, od Coffin Dance'a. Nawet ci na te kostki Dance'a, tam dorzuciłem. No właśnie, już mam kostki, ale potrzebuję jeszcze 20 stone bricków. A no to będzie. Będzie czy jest? A prosto z pieca, może to. To tamte, gdzieś tam to musi być, gdzieś tam właśnie. Dobra, są. To ja się zajmę kolejnymi, czyli 6, czyli 14 stombryków jeszcze trzeba. Czekaj, no musi być ich 70 parę, czy tam ile po ostatniej zabawie. Nie ma ich tam nigdzie? Czego? Może mam u siebie. Ty stombryków chcesz, tak? A, że nie. Tu są, dobra, w drugiej są. Tej były, w drugim grinderze. Ale to ty siedziałeś, to nie marnowałeś tego czasu, gdzie nie nagrywaliśmy, widzę. Tak. Ten moment jeden przerwy odcinka to był taki, wykorzystałem na prywatne poustawianie, poukładanie. Wow, ale ty widziałeś, jakie to jest wielkie? O, no, a na co patrzysz? No, oczywiście, że jest wielkie, no, przecież wiesz, że ze mną grasz, no, to dlatego jest wielkie, no. No, ale to... Ale co jest wielkie? Czy będziesz zadowolony? Ten stone... Coffin Dance. Coffin tak duży jest? No, ojej, w życiu takiego nie widziałeś. To tu postaw, zobaczymy, będziemy przestawiać. Dobra, bo to jest do zrobienia teraz, ta strefa. Będziemy przestawiać. Dogadajmy się, że po prostu tam, gdzie postawię, skoro tak już mówiłeś, to już zostanie, no. Nie? Uwaga! No nie wiem. Ale jakie to wielkie faktycznie! No. A co to jest w ogóle? O co tu chodzi z tym? Hold to sleep. Aaa, że my mamy teraz takie... What ale co? W drewniany też można było spać. To po co tyle miejsca? A co tu jest napisane w ogóle? Tu? Co tu jest napisane? Temporalis requis... To jakieś takie... Immortale. Aterna in mortuale. O, proszę bardzo, czyli pytanie do czatów, tak? Cóż to jest napisane po łacinie? Ale wiesz, teraz najważniejsze, że my mamy dostęp do... Czasem do tej nowej odpoczywaj... Coffin. No, do nowej Coffin jest dostęp. Tylko, że ja tego nie mam, ja muszę sobie zbudować, bo... A nie możesz nie mam się położyć mojej zadania. Hold to sleep, a połóż się w to moim. Jest twoje. To jest twoje, nie mam nawet możliwości interakcji. No to najwyżej. O, a możemy zwykłe te... A możemy zwykłe te zrobić? Zwykłe grobowce i kłaść na nich kwiaty? Widzisz? No tak, to jest sposób na przywołanie kosztotrupów. Mówiłem tu ci o tym są ostatnio. Mówiłeś, ale to ciężko mówić, jak nie ma obrazu tego, co to się dzieje. Szczury to... też możemy sobie przywoływać, jak zrobimy odpowiednie miejsce. Będą pracować na nas?
Nie, no będą się generować. Dobra, to wrzucam ci wszystko, co jest potrzebne do tego, do skrzyni prosto z pieca, nie? Dobra. I to możesz sobie wybudować drugą. Czasowy odpoczynek, wieczny, nieśmiertelny. Raz dać mu. Okay. Tak bym przetłumaczył coś, jakoś tak. Great Blood Essence, a chyba możemy tylko 5 minionów mieć, wygląda na to. No ale kurczę, no ja bym chciał zobaczyć, jak te miniony wyglądają, no to właśnie, żeby za nas pracowały. Myślisz, że nad czym ja pracuję tutaj, początek naszego spotkania? A cholera wie, co ty tam myślisz, robisz. Biorę do craftu raz, do craftu ciężko powiedzieć. Dwa i jeszcze esencje, a ty takie, gdzieś była skrzynka na esencję. Kurczę, teraz się odnaleźć w tych twoich tutaj propozycjach, co jak. Już mu źle. No. Już mu źle. Już mu coś przeszkadza. Bo mi mapki nie dałeś nawet tego, co tutaj się Czego? Mieści. Mapki naszego tutaj. Jakie mapki? No nie wiem, tego obiektu, tego tu gdzie mieszkamy, co gdzie leży, nie? A, ty byś jeszcze mapkę chciał. Nie za dobrze ci? Zanim ja się odnajdę, to jest, wiesz. O, ale pocieszę cię, że te coffin minionów jest mniejsze od naszego. Coffin minionów jest mniejsze od naszego. Widzisz, rozumiem. Servant coffin. Servant coffin. Więc tak. Ja sobie tutaj po mojej prawicy ustawię gościa. Ustawiaj. Cyk. I zobaczymy, jak to wyjdzie. I teraz interakcja. Servant. Kurde, ile to kości żre. O! Defend your castle and... Ty, ale mówisz, to... rzuciłeś mi coś. Ale to wygląda na to, że ci serwanci to oni tyle co bronią naszego zamku i możemy ich wysłać na polowanie. A niekoniecznie chyba kamień i tak dalej. Akurat dzień, to możemy iść, nie? No. Ale że co, tu już wiesz coś o tych serwantach więcej? No możesz to kliknąć, zobaczyć. Servant Coffin, okej. Może ci przeskoczę misję od razu naprzód. Insert Charmed Human, ale teraz pytanie, jak zaczarować humana? No właśnie się zastanawiam, bo co? To that. Your vampires will defend your castle and can be sent out to hunt. Co? Nie doszedł nam czasem jakiś nowy czar, bo coś mi się świeci tam na tej książce. Ty, a ja kliknąłem tego serwanta i w ogóle pominął mi krok tworzenia tej. No widzisz. O, pominął mi całkowicie, nie muszę budować na razie. Widzisz. Construct and interact with a servant coffin, jest. Dominating presence. Wiesz coś takiego. Co? Jest coś nowego. Doszło, no w czarach. Vampire Czara. Powers pewnie, jak znam życie. Tak, na control. Jest. To gdzie są ludzie? Gdzieś mieliśmy niedawno, niedaleko minionów, nie? Obiegnij, szukaj ludzi, zaciągaj. Zaciągaj człowieków. Aż za bardzo zaciągnąłem, no. Bingo jest! Dobrze! Bingo. Na zdrowie. No wiesz, jak to wytnę, to nawet nie będziesz wiedział, o co chodzi. Znaczy, nikt nie będzie wiedział, o co chodzi. No tak, ty wycinasz nawet kichnięcia, zapomniałem, że to jest ten poziom pedantyzmu. No. A ja dorzucę skórkę. A ja znalazłem... O nie, chociaż chyba za dnia nie będę tego zbierał. Gdzie byli ludzie? Gdzie... Ale to są ryby, to czekaj, to jeszcze. O, już! Zwęszył rybę silniejsza i koniec. Ode mnie. Silniejsza zauważyłem. Ode mnie, co to mogę, no. Ale bo to jest tak przyjemne. Takie prawo niespodzianki, nie wiesz, co ci wyskoczy z tego. Dobra, ale będę... Ale to ciekawe, ale ty mówiłeś... Mówiłeś no? Kiedyś ryby? Kiedyś tak, byłem na rybach. Tak, ale... Prawdziwe łowienie ryb? Tak, ale jakoś się nigdy nie miałem okazji dłużej tym zająć. Ale spinning, tak... gruntówka czy spławik? To na koszyczek i na kartę. To gruntówka. Leciliśmy. No. Grunt to zdrowie. Gdzie? O, tu są papiery, bo chciałem wykorzystać jeszcze papiery, jak tu jesteśmy. Cztery papiery. No, to może żółte papiery. O, ale to na co są żółte papiery? Jakaś wiza? Żeby wojsko mi... Samochód? Ale to mnie ominęło, kurczę. Co tutaj... cię ominęło? No to co jakieś ja... O, ulubione ściany, pytanie na czata. Okna, topory. Co, no nie mówiliśmy, że mam się czegoś nowego nauczyć tutaj w tym. A, bo może to na... Nie, to nie wpadło nam z misji. Dobra, wynajdę coś nowego. No są jakieś tam rzeczy pewnie. Blood Rose no Blue. Tak, są. Gdzie jest Blood Rose? A to już mieliśmy. O, ja to coś nowego. O, Blood Rose Blue też dla mnie jest nowe. No, bo to teraz wynalazłem. A, widzisz. Cztery. Uuu, ładnie! No. Powiem ci, że to leczone, leczenie. Okej, okay, troszkę lecząca ile rzecz. Ile to kosztuje? Musisz zobaczyć pewnie gdzieś. W craftingu może mamy to, czy nie? Jest w craftingu. 40 róż i musisz mieć napełnioną wodę bukakę kłaczkę. No ty widziałeś, to pomyślałem o tym, żeby te róże
trzymać. Mm-hmm. Nie? Pamiętam ostatnio. Zbierać. Hej, weź zbierz te 10 róż. Nie będę się wracał, po co? Nie no, wracać to po co, ale jak nie trzeba się wracać, to wracać wiesz. To po co? Się nogi noco, no. Gdzie skórę zrzucić? Prosto do Tanery od razu. Tanery. Tanery, to tu? Tanery od razu, no. A nie, nie skórę. Deski i miedź. No to tam, gdzie jest, są deski i miedź. Czyli? Tutaj. Tutaj, o. Tutaj. Pomocne. Tu, przy krafcie, tu. Tam, gdzie jest zielona kropka. No a tutaj co? Mamy taką, do kraftu. Wszystko z tego kraftujesz, no. To deski i miedź to podstawa. To ja, no, bo tak, ja myślałem, że miedź koło pieca, nie? Bo z pieca wyszła. Jak chcesz, możesz tam też położyć. A, no to będę kiedyś przestawi. No bo tak myślałem. Dobra. Właśnie, że tak to się skończy. Idę znaleźć ludzi. Czekaj, ci znajdź ludzi. A wiesz co mamy, wiesz co mamy obok? Przecież mamy ten. No ja właśnie tak, ale nie pamiętam obóz gdzie to było. Ich. To nie było, no, z tej strony byli. A, w sumie jest minimapa zawsze. No jest minimapa. No. To ja sobie wykorzystam ten czas i zacznę projektować nam sypialnię. Jakie, co ty na to? Jakie tutaj wrota, a projektuj sypialnię. Jakie wrota tutaj mamy? Ale no, takie złote. To chyba ładne. Nie interesuje. O, idzie jakiś gość. Bądź naszym minionem. A nie, to Gavin de... Czekaj, a Gavina de... A Shady Dealer jest koło bazy. Chcesz się z nim spotkać? Shady Dealer? No ten, co ci dał ostatnio srebrne monety, to mamy dosłownie przy wejściu go. Idziemy. To możesz go trzepnąć. A to nie chcesz razem? Dawaj to. On jest łatwy. Dasz radę. No ja tym bardziej, że mogę go dystansowo atakować. Jeszcze się spotkał z wilkiem. No, wejej. Bajer. A drzwi można przesunąć. Ja nie chcę. Co? Oszukałem chyba trochę system. Czemu? Bo Shady Dealer nie wie, jak ze mną walczyć. Jak to? Ale niech co, idzie na... atakujesz go z wysokości, czy co? No, ja nie wiem, jak zejść do mnie. Oj, a tam chyba Tristian biega, to jednak Shady Dealer nie idź tam. O. Ale nie wyleczył się, no a czemu on się... Nie rozumiem tego w tej grze. To leczenie jak za daleko odchodzisz od przeciwnika. Ale nie, no byłem leczą. Cały czas przy nim, na górze byłem przy nim. Może jakąś potkę użarł? Nie, to wygląda tak jakby ten, jakby... Jakby który? Czekaj, bo idzie Tristian, nie, Archer idzie, myślę, że Tristian idzie na mnie. Tristian nie leci na mnie. Leci na ciebie? Myślisz? Lidia! O kurczę, to jest Lidia, to nie jest byle tam Archer. Najgorzej, tak? Idź za ataku, nic ci nie będzie. No pobaw bo ci nie się. Powinno nic być. Nic czekaj, bo Kari Silver mam. Karinguję Silver, a jeszcze muszę walczyć z tym. Jesteś gdzieś w okolicach bazy? Jestem w domu. Karingujesz Silver? Co to jest za określenie? No sam mówiłeś, że Karing Silver ostatnio, że miałeś coś takiego, nie? Karinguje Silver. Oj. Boże, z jakiej to języku to jest? No angielski, kurczę, uczyłeś się? Nie, naucz no, mnie. No to naucz mnie języka na nowo. Uczę. To... No właśnie widzę. Naucz mnie na nowo. Naucz mnie na nowo, to jest nowy rodzaj angielskiego. Tego angielskiego nie znam. A nie, a jednak mi pokazuje, kurczę, że muszę se bindować Stone Coffin. No, a jednak. Ale to jak to tam działa, że nie masz tego? Ja zrobiłem następną część, ale dobra. Nie mam tego, bo ja muszę sobie... Jest bind. Ło, ty odblokowałeś przecież alchemię i nie przypominasz, pałko. A, widzisz, to było ostatnio. Alchemia! Zrobiłem coś, co by ci nawet do głowy nigdy nie przyszło. Czyli co? Zabiłem bossa, mając przy sobie srebro, karingując silver. Karingując silver, zabiłeś bossa. No, zrobiłeś coś takiego w grze? Czy jeszcze nie miałeś okazji? Nie. A widzisz, a ja zrobiłem. Blocked by longboards? Naprawdę? Ale to była blocked dobra by environment wyprawa, plan. Tylko czekaj. Ja chciałbym... I człowiek człowieka... chciał zrobić, kurczę. No i muszę cały ogród przenieść, to jest już po prostu... Nie rozumiem tego czaru, no, dominacji, bo... Ach, może trzeba ich uszkodzić i wtedy będą zdominować zamiast pić krew. Uderz. Może zamiast F-a. No właśnie, fit jest dalej. No to chodźcie co jest ludzie. Dalej? To napraw no. Czekaj, jak to jest? Grant na... Dobra, nie będzie. Nie możemy używać nie normalnych będzie. Czarów podczas dominacji, okej. Okay. A to co się dzieje? Już wiesz? Już wiesz jak? Chyba przesadzi... Dobra.
Już widzę, jak to tego, tylko co? Muszę znowu na ludzi trafić. Już wiem, jak to działa chyba. Dobra, tylko jak? Tak, uzupełnię sobie krew. Muszę strzelić do nich takim na R, takim jakby nowym łukiem, nie? Nowym łukiem musisz do nich strzelić? No zobacz, nowy łuk, że nie mogę używać czarów, tylko zamiast czarów chodzi taki jakby strzała kupidyna. Wampirzystego, nie? Wampirzysty kupidyn? No. Brzmi dobra, co jak było dobra, do tego dobry ten tytuł dla filmu, nie? Tam Vampire takiego... Cupidin. Vampire Cupidin? No. Zaraz przyprowadzę nam kolegę do domu jakiegoś. Tiff, chcemy złodzieja w naszej tej paczce? O, złodziej idealnym jest pracownikiem, myślę, nie? Taki pracownik roku od razu wygrywa. Ło kurczę, ale powiem ci, że... A to czekaj. Powiedz mi, że... Powiem ci, że... To nie takie proste jest ich tutaj załatwić. Oj, złodziej uciekł. Bo... Nawet nie, czy solówka jest możliwa. Jak ja mam przez to przejść? No dobra, gość chyba nic nie wymyśli. Bo musisz przez krótką chwilę pracować nad nim. Chodź. No. Chodź za mną tu. Use dominating presence to convert a human into a servant and interact with the servant. Chyba musisz go tam jakoś długo coś Właśnie robić. O to chodzi. Przyprowadziłeś kolegę. Servant Coffin. I masz. Pracuj sobie tu. Co potrafi robić? Co? Potrafi walczyć. Warriorem jest. Blood... Aha. 2% blood quality. I co? I może... Polować w lesie. To już... Co, zrobiłeś z nim coś już? No już jest. Już sobie stoi przy tym. Nie, no zostań! On cały czas wygląda, jakby pod twoim urokiem był. A to jak ja mam go tu wprowadzić do tego? Serwant a nie wiem. Nie wiem. Convert? Mam pojęcia, nie znam się. No ale to tak wygląda, jakby on już był. Tiff już jest przypisany, tylko on chodzi ze mną cały czas. Gdzie zrzucamy srebrne monety, ty to do klejnotów. Tam są te wszystkie świecidełka. A klejnoty są? W głównym magazynie obok twojej trumny. Nowej czy starej trumny? Z nowej, kamiennej. To jest trawa. Zielenina. Okej, no są. Klejnoty. Są, no w końcu zjechało ze mnie to srebro. Mogę go jakoś wyleczyć, czy jak? Warrior, czekaj, no czekaj. Co ja mogę z nim zrobić? Po co nam taki gość? No nie wiem, no bo myślałem, że będzie na przykład drewno zbierał albo kamień wydobywał. Weź zatrudnij go do pracy. Jak pójdę spać, to będzie mnie pilnował, czy jak? Masz wolną wolę taką, przynajmniej połowiczną. Wolną wolę, no jesteś moim poddanym, masz wolną wolę, no to no, chyba ale... jednak nie do końca. Co tam takiego złotego u nas leży? A zobacz, ty masz jakąś brzydką, a ja mam ładną. A co to za royal kofiny? No to jest to, co ty masz, tylko że ja mam royal. Albo to jakiś DLC dostałeś, tak? To wszystko część tego DLC-ka, dokładnie tak. Moja jest ładniejsza. Bardziej taka... rustykalna. Też, ale taka no nawiązująca do gry. No dobra, serwant. A, czekaj, i mam. Ale jak ja mam podjąć interakcję z serwantem? Bo tego nie rozumiem. Serwant! Nie chodź. Wiem. Nie no wiem. Mam rozkminiaj. Tak, mam zdominowanego gościa. Wskakuj do trumny. Tutaj żadnego konwertu. Wskakuj nie ma. Do trumny. No. Tak zachęcasz swoje ofiary? Wskakuj do trumny. No bo... Jest jakiś tekst na podryw? Może być. Nie, no bo ja mam go przekształcić na tego serwanta. Czyli rozumiem, że on jeszcze dopóki nie wskoczył do tego... To mi nic nie daje, ale... Nie mogę. Dobra, już widzę. Już? Chyba trzeba tam mieć krew, całą esencję, stówę, żeby zakupić tę zmianę. Esencja jest potrzebna. No, dopiero coś tam przeczytałem, że jakaś esencja jest potrzebna, więc chyba dopiero teraz uda się go przekształcić. A widzisz. I też będę musiał sprowadzić jakiegoś kolesia. No, jest. Co? Co? Oszaleli? Idę spojrzeć, co jest? No, zobacz, widzisz czas, jak będzie trwało to konwertowanie? Czekaj. O, półtorej godziny? No. Ale zobacz, Factions Bandits, Farbane Hunter, Blood Type Warrior, Military Tactics. No. Ale kurczę, to może trzeba było z lepszym typem krwi brać gościa. No, 2% quality. Czyli co, teraz jak będziemy widzieć dobrą krew, to trzeba będzie go
Teges. No właśnie, nie wiadomo, czy teraz pić z niego, czy brać go do bazy, czy w ogóle będziemy mogli sobie tak podpijać od tych serwantów, czy jak się podpije od serwanta, to ginie, nie? Podpijać od serwantów. Od tych, ale od sługusów. Godzina 30, ja myślałem, że to jeszcze dzisiaj się uda tutaj pokazać. No chyba, że przyspieszymy tę godzinę 30, nie? Sobie pobiegamy. Jak? No pobiegamy. Jak chcesz przyspieszyć? Pobiegać po okolicy. No właśnie, i za godzinę 30 widzimy się ponownie. No, to za godzinę 30 widzimy się ponownie. A w taki sposób chcesz pobiegać. No, a co, to zły pomysł? Dawaj, jedziemy może na jakiegoś. Czekaj, nocka jest. Kurczę, kończy się, ale my lubimy za dnia, no to trzeba może ten. Może gdzieś ten. Wyłącz ten tryb tego. Jak wyłączyć tryb dominacji? Nie chcę trybu dominacji. Może czujesz się za bardzo zdominowany? Dobra, tu się. Nie, bo nie miałem czarów. Przez to. A może gdzieś tu papier znajdę w okolicy, nie? Zresztą ty lubisz te serduszka. Castle floor. Serduszka. Ostatnio Royal w ogóle, pattern, będąc przy takich dziwnych rzeczach i językowych, to usłyszałem w radiu taką kiedyś bardzo znaną piosenkę Ti amo. Kojarzysz pewnie? Ti amo, no coś. Ti amo. Ti amo, ti amo. No tak, okej. Okay. Ja nie wiedziałem, że to jest piosenka o tym, że tam kobieta lubi dominować miłości w łóżku, nie? I że. Nie, ale ona ta śpiewa, że jest tą, która lubi dominować w łóżku, mój kochany, o, i tak dalej. Czyli na górze. A nie wiem, zależy jak tą dominację, kto jak rozumie, ale chodzi o to, że dominacja kurczę, no, jak sobie pomyślę, to rodzice to gdzieś tam te ti amo puszczali namiętnie, często, bo to tam co 10 lat wracało do nas ten hit, nie, w różnym wykonaniu. A to niespodzianka. A to się okazuje, że to są jakieś takie, kurcze teksty dla dorosłych, nie? Tak, a my to tak chętnie śpiewamy i słuchamy, nie? To jest, no widzisz, jak nie znasz obcego języka, to nigdy nie wiesz, co śpiewasz. Nie możesz słuchać piosenek po włosku, nie znając włoskiego, nie? Bo później a jak Rammsteina śpiewasz po niemiecku, też nie wiadomo, co to tamto się dzieje i co oni tam faktycznie śpiewają. To musi być zabawne dla tych osób, nie? Że... Dla których? Dla tych, co to śpiewają i wiesz, że ten ktoś, kto tego słucha, to nie rozumie, co to jest, a tam są jakieś brutalne rzeczy, nie? No, tak mają pewnie niezły ubaw z nas wszystkich, którzy nie znają i śpiewają, myśląc, że to jakaś fajna pioseneczka, popularna. No. Przecież na pewno nie jest to nic złego. A tam na przykład, Ti amo. O rozmnażaniu ryb. Czekaj, jest Warrior 24%, to już brzmi całkiem nieźle. Chodź, wilku. A poszedłeś szukać kolejnego serwanta, ale mamy tylko jedną trumnę. Nie, ja nie poszedłem po serwanta, tam jest serwant potrzebny. Poszedłem szukać tego, chociaż w sumie moglibyśmy siebie, zawczasu, tak? A patrz, nie pomyśl... O kurcze, Rogue 39%, ale... Bierz go, go. Zabity już. Aha. To świetnie ci poszło. Nie to, ale wiesz co, bo nasunąłeś mi wizję, że może właśnie warto by było... Nie lubię ci nazywać wizji. A widzisz, a nasunąłeś mi wizję. Może warto by było właśnie skoczyć sobie po kolejnego serwanta. Bo jak to oni to się robili trumnę tak tyle czasu. No ale te trumny nie są jakoś wyjątkowo drogie, nie? Okej, no możesz oczarować kogoś swoim niebagatelnym urokiem, a ja mogę przygotować trumnę. Ale to powinniśmy zapolować jeszcze dzisiaj na coś, nie? Czy nie planujesz dzisiaj polowania? Dzisiaj na spokojnie powrót. Mieliśmy taką długą przerwę od gry, że ja nawet... Jego długą! Jeden dzień! No jeden dzień, wiesz ile to jest? Ja sobie teraz przypominam wszystko, co... Jest książka, a nie znowu leginsy. Oszaleli? Ale to przerobię na papier, bo ja bym chciał jeszcze jedno badanie wykonać, bo jakoś, nie wiem, nie jarają te badania. Leginsy na papier. No, znaczy książka, która to uczy o tworzeniu leginsów. O tworzeniu leginsów. Książka, która uczy o tworzeniu leginsów? No. Okay. Rozumiesz? Nie, ale okej. No to zrozumiesz. No, mam nadzieję, że kiedyś. O, i rybki. Nie, no bo w sumie na polowanie ciężko iść, jak też mamy... Noc się kończy, nie? Czyli standard to nasz. No to właśnie dlatego ci proponuję, nie? Noc się kończy, więc chodźmy na polowanie. Drugie co się boję, że wiesz, że to znowu będzie, że 15 minut trzeba iść do gościa. A to nie wiemy gdzie. Nie wiemy dochodź. Ile czasu będzie nam potrzebne, to prawda. Mogłoby być tak, że zaznaczy na mapie kropką, gdzie idziesz, nie? No, mogłoby. Byłoby łatwiej, ale to jeszcze trochę rybek połowie, tutaj confidence'ów zaliczę. Stawiam trochę jeszcze ścianek. Kreatura 2% to nie, a ty co masz 11%.
No mi kurde zabraknie, no mordę. O nie, o, jeszcze nie teraz, Days jeszcze nie Rising. Teraz. O, jaka rybka, rainbow rybka. Rainbow rybka? Rainbow rybka. Ciekawe, czy można przenieść rainbow rybkę do bazy? Z serwantem. A. Move structure, można. Super. No ale czy nie usunie jego tam? Czekaj, Rufus de Forum, aha, to był ten, o, najgorzej, najgorzej. Co, chcesz, o, ale możemy pójść, co, o, możemy pójść, słuchaj, jak jest dzień, no. Możemy pójść po rudę. Ale jakie rudę? No, w sensie, boże, no, rudę, faktycznie. No. tej, rudę tej, no. Kurcze, miedzi. A czemu tylko za dnia można tam iść? Nie można, nie trzeba za dnia, ale wiesz, że to jest kopalnia, więc jest pod ziemią, więc nie przeszkadza nam słońce. Tak, tak wykombinowałem. A było to daleko, blisko, jak to tam? No blisko, no zobacz co na mapie, tam na zachodzie lekko. A, bo tam było to wejście zaznaczone, nie? Że można było zejść. Dobra. Ja nie tam, gdzie było wejście, czekaj, co ty gadasz? Nie, no bo tam było? Nie było czasem zaznaczonego wejścia? Na północy, nie, na północy, na zachodzie, Bandit Coppermine, dosłownie na zachodzie od naszej, tej. To zaraz zobaczę, tylko wiesz, muszę to trochę w słońce się wygrzać. Wygrzewaj się. Tylko gdziekolwiek by iść, ja bym był za to, że co jakieś miniona tam pozyskać jeszcze. Jak to ma godzinę 30. No dobrze, to mogę postawić. I jak ci się podoba nasza nowa strefa? O, jak ci w ogóle buduje te kofiny? Gdzie ogóle... one są? O, a ty takie trumniastą. No, no. No, a czekaj, sypialnia. Nie ma dachu. No, a no, jest. To wygląda jak taka trochę imprezownia. Greater Blood Essence! A, no to tutaj jest potrzebny ten, co mówiłeś, że Greater Blood Essence. Ale mamy tyle tej esencji, że to tam da radę. Ale to jak się Greater robiło? Bo ja nie pamiętam. A to Greater z tej mniejszej. Mamy dwie Greater u siebie już nawet. Tak? Sam mogę to wyrzucić. No, no. Teraz tak, ile my mamy książek? Czy ja jeszcze wykonam jakieś badania? Tu będzie, czyli kurczę, 10 sztuk papieru im brakuje. Ejż? O! A czemu scrolli nie sprawdzałeś? Jakich? No, mamy dwa scrolle, nie wiem czy scrolle jakoś nie pozwolą nam też przeprowadzić dodatkowych badań? Pokaż tutaj. Scrolle mamy. A nie, to ja to nie scrolle. Wiem. Scrolle są jednorazowe? Bo to zwykle w grach nie, są jednorazowe. Ale że scrolle jest, że możesz wykorzystać do badania nowych tych. A, w bibliotece, a to jest research desk. A gdzie mamy bibliotekę? Nie mamy jeszcze biblioteki? Co to jest biblioteka? No nie wiem, to w bibliotece podobno można... Napisane, tak. Że library? Coś? Mhm, mhm. A to ja nie wiem, nie znam chyba. Chyba jeszcze nie znamy ogólnie tej technologii. W ogóle toporek znalazłem lepszy niż ten, co mam. Jak to? Jeszcze możliwe? Lepszy? No taki drewniany, ale jest lepszy niż ten nasz... Taki zwykły, ale, taki. Ale jak się nazywa, jego nazwa? Już ci mówię... Lumberjack's Axes. A, no to wiesz, tak, to jest młotek specjalny do wydobywania kamienia, to może to jest specjalny siekierka do wydobywania drewna. No, może o to chodzi. Może być. A co z naszą biblioteką? Mamy już, czy nie? Nie wiem. Zobacz, czy pod B jest coś takiego jak biblioteka, bo ja nie wiem. Pierwsze słyszę. Czyli wygląda na to, że będzie... To nie jest to, co mamy? To coś innego? Tak mówisz? No, chyba będzie kolejna taka struktura w tym stylu. Wood... Simple Workbench, Blood Altar, a to jest Research Desk. No, a wygląda na to, że później w podobnym stylu dostaniemy bibliotekę po prostu, nie? A jaki masz kolejny cel? No, godzina 30 czekać, aż Cervanta tam ogarnie. A, to wiesz co, to ja chyba też dobrze byłoby, żebym to zrobił w tym samym momencie, tak. Nie? Bo, no. Bo ja też jeszcze muszę Cervanta znaleźć, bo to musimy znaleźć Cervanta. To idziemy po serwantów zaraz. To co, od razu wezmę te dwa Greater Blood Essence i postawię od razu dwie trumny dla serwantów. Co ty na to? No. Jesteś za? Jestem za. Dobra. Nawet nie wiem, czy nie więcej tych. Kradnę go. Wiesz, bo tej dobrej esencji to też można więcej narobić. Ale... O Jezu, tu jest słońce. O. A tak, myślę, że coś się stało gorszego. Nie. Czekaj. No, a co może być gorszego dla wampira niż słońce? Wampirza? Kooperacja. Z kim? Ze słońcem? No nie, no nasza kooperacja, nie? To... A, no tak. To nie ma nic gorszego, to prawda. Czekaj, bo teraz... O jest, dobra. Generuje się chłopak tutaj. To zrobię tak. Dobra. No ja słuchaj, to idziemy do tej też... kopalni? Czy... I serwanta tam znajdziemy sobie jakiegoś? Co ty na to? A, no można. Żeby zobaczyć, jak to tak... Ale te grzybki tu ładnie wyglądają. Podoba mi się ten ogródek.
No niebawem będziemy go zmieniać, więc. Aha. No, nie, nie będziemy chyba. Chyba nie będziemy. Nam róże, nie? I tego typu rzeczy. A, to wiesz, no róże to właśnie dlatego są zasadzone tam obok. Chyba, że idziemy nie w pobliżu szukać Cervanta, nie? Gdzie się trafi, to pójdziemy. Tylko muszę zrzucić rzeczy i idziemy. Zrzucaj, bo już gotowy jestem. A, fibry, a te fibry mogę tu dal. A nie, do altara akurat nie zrzucę. Teraz pytanie, gdzie? A, dobra, fiber to. Wiesz, ta największa skrzynka to jest chyba na trawę. No wiesz, ty chcesz lecieć tutaj na kolejnego, ale nie wiem jak ty, ale ja mam nieprzygotowany jeszcze ten gear. Kto ma wyższy poziom? Chciałbym zauważyć. No tylko przez to, że znalazłem tam jakiś toporek. Toporek ja też mam. Ale ty masz 38 tak... cały czas. Nie, tam widziałem max. No, a 38 widziałem u ciebie. 30. O, co to? Co to? Cię do domu tu przylazłeś? Może serwant! Czekaj, no 8%? Ja nie wiem, może chcesz. Chcę pożywić się, bo mam mało krwi. Dobra, chodź. O, akurat nocka wchodzi, to w sumie to już jakby nie ma znaczenia, a, co? A, jestem 38. No. To co, idziemy po tę rudę dzisiaj? Znaczy, po serwanta. Ale mogą być rude serwantki, no to też na zachód. Na zachód jest tam. Okej. Ja muszę też nauczyć się tego serwanta też robić, mówisz. O, nam chodzi tutaj? Kurde, no niedorobione to jest, no ale co kreatura zrobisz? Kreatura 5%. No. Ty, a ciekawe, czy można by serwanta zrobić z tego, ze zwierzyny. To byłoby ciekawe. Chyba tylko ludzie wchodzą w grę, niestety. Nie, no to byłoby logiczne, ale może jakimś cudem gra nas zaskoczy. To jest świetne miejsce na bazę, no mamy po prostu, kurczę, wszędzie jakichś pełno ziomeczków i tutaj jeszcze... Dużo się dzieje, jednocześnie nikt tam na górę nie wbija. Jak tam procenty? 8%. A nie wiem, Rogue. 8. Biorę toporki dzisiaj. A ty teraz, masz inny cel do patrzenia. 2. Wiesz jak jestem tutaj. Dobra, 8%, 6%. No i co, wybuchnie ci na twarzy to? Wybuchnie ci na twarzy. Dobra, fidujemy gościa. Kolego, ile masz procent? 2%. Czyli co, ty olewasz wszystkich, tylko szukasz procentu? 14, 1, no 25 jest najwyżej, ale znowu złodziej. Okej, a ty poszedłeś 16. Gdzie? A tutaj walczysz. Znaczy, to można ich wszystkich wybić, ewentualnie 25% daje jakieś tutaj nadzieje jeszcze, nie? Wow, ale to trochę kolegów tu sprosiłeś. No to wiesz, przeglądam ten procent tak ambitnie, nie? To... Teraz to oni są dla nas tacy, wiesz, cyk, pyk i po krzyku. To 20... No, dlatego... A, 1%. O, a nie mogę fitnąć. Ten ma 14, nie. No ludzie... A ten miał jeden. Gdzie jest ktoś z doświadczeniem? Jak to jest, że wcześniej trafialiśmy na takich bardzo wyszkolonych tutaj? A kurczę, ty, a może jestem ciekaw, czy elitarnego 2%. Da się sfidować? Pewnie nie, ale to byłoby ciekawe. Ja chyba nie. To ja wchodzę do podziemi. A, myślę, że to ty jesteś, a to Thief mnie tu męczy w takim razie. No. Fit 100%! Fit 100%! 100% typ, chodź do mnie, jest 100% typ! A ja nie wiem, jak się używa tego. A ty jesteś w podziemiach, czy gdzie? Tak, w podziemiach jestem. Fit, jo, ale zaraz zginie koleś. Niestety. Nie zabijaj go. Nie chcę. I jak to się robi? No bierzesz Dominating control, presence. Control, tę moc i później walisz z R, nie? Tak, z łuku. A, dobra. To jest jakby moc. O, nie trafiłem. Dobra, mam go. I co, i teraz? No i on jest będzie już chodził za to. Tak. Okay. I już go do bazy trzeba zaprowadzić, jest okej. No to tylko idziemy, prowadzisz chodź, go do bazy, żeby go nie stracić? Tak. No. A ja no, mamy wyczyszczone wyjście, ale 100%, człowieku! On ma 1 HP chyba. Idealnie. Ty, a może on w zależności od liczby zdrowia tyle czasu potrzebuje, czy nie? Nie wiem. To jest 12. Nic konkretnego tutaj nam nie zostawiły. O, a ja mam 100%. A w ogóle ja 100% chyba... czego ma? 100% workera czy 100%? To jest rogue chyba 100%. A. No, rogue 100%. Ale wiesz co, ja widzę, że mam poniszczone rzeczy. W sensie, że trochę mi się psują. Mam zepsute buty i rękawiczki i tretant! Tretant na mnie wpadł najgorzej! No, uciekaj gościu! Na kumpla uciekaj! Nie wpadł, nie? No właśnie idzie na niego. To ale chyba piękne. Tylko mnie będzie atakował. Dobra. To było piękne, jakby stracił na tretancie. Ojej. Ja miałem zbierać te miedź, tak? No tak. Ku twojej. A ja zaprowadzam kolegę. Radości. I co teraz? Trzeba doprowadzić go i trzeba mieć esencję, trzeba mieć? A to tak, musisz mieć 100 esencji przy sobie, żeby on tam mógł mam wejść 200, do trumny. Mam 500. Przy sobie?
No. No to ładnie. Chyba wziąłem do budowy, dlatego. Servant Coffin. F, no. Convert, no. A jest. I zobacz, jak to 100%, co to tam daje, jak to wygląda. No jest ekspertyza 15-26%, zamienia się to. Czyli to co, to nie, ma, nie daje 100%? No nie, 100% zamienia się na między 15-26. Byłoby za łatwo. No. A 2% zamienia się w 2-4. No. Matematyka wyższa jakaś tu stosowana. Zostaje podumać, czy nie lepiej wyssać z niego krew, nie? To... No, no. Ty, rękawiczki mi się zepsyły prawie. A tu jakoś było naprawianie chyba. Z 2-11. To ja może w takim razie poszukam kogoś na takie 40% i zaprowadzę do bazy i zobaczę, co z tego wyjdzie. No mam jeszcze jedno miejsce, ostatnie, na razie. No, no, to tak, domyślam się. O, Decorative Stone Walls, kurde, myślałem, coś ciekawszego mi wpadnie, nie Decorative Stone Walls, kurde. Workery, do wybicia, podstawowe. Jako, że wcale nie jest tak prosto tu trafić na takiego tu łatwego no. przeciwnika, nie? Żeby miał chociaż te 25%. No tak, tak, zdecydowanie nie jest łatwo, no. Jak się naprawia? A repair jest. 15 worker, worker 7, worker 4. No i najgorzej, że to tam chwilę zajmuje, nim się tam ten. A wracasz do mnie jeszcze walczyć z tym tutaj, tym? No na razie odprowadziłem zioma i naprawiam sobie kamienia rzeczy. Nie potrzebujemy. To kiedy one się zaczęły psuć? Ja myślę, że się już nie psują. Ja nawet nie wiem, jak się naprawia. Aha, chyba tak. A dobra, musi być w ekwipunku. No to jest 7, 2, 11. No też bieda wśród tych ludzi, no. A co, chcesz go tam naparzać? Chciałby takie 20, no nie wiem, no na czym mówię, że potrzebujesz coś, nie? Jakieś tam mieć czy coś, czy to tak bardziej, żeby mieć co robić, albo żeby mnie zajął. No, żeby był dzień, tak? Żeby tam gdzieś pójść, no to... A mieć się przyda, bo mamy jej mało już, coraz mniej, no to więc myślę, zbieram to właśnie, dobre. Zbieram. Zbieraj. Jest paper, jestem szczęśliwy. Teraz tak, boner mocy. Gdzie to mi powpadało wszystko? A to są stare jakieś mace, kurczę. A to można przerobić później na jakieś produkty. Dobra, wracam do bazy, bo no nie ma. Chciałbym coś większej mocy, ale... Trzeba udać się dalej, no. Trzeba się udać ale dalej. Ale że czasem tutaj setka też wpadnie pod nosem, nie? Szukasz daleko to, co może ci wpaść pod nosem blisko, nie? Setka pod nosem, rozumiem. No. Nie, chyba papier trzymamy w dwóch miejscach, tak mi się wydaje, jak tak teraz na to patrzę. No w mojej kieszeni i w skrzyni, nie? A, ja cały czas, ty cały czas masz Army of Darkness jako główny quest? Cały czas, tak? Tak, a ty już nie? Nie, to cały czas mam Interact no to... with the Servant, ale no chyba właśnie, oczywiście no, musi się... Dopiero jak wyjdzie z tej tam zrobić. Swojej, to... Tak, chyba musi się zrobić. Nic nie pozostaje mi, nic innego jak przeprowadzić jeszcze jedne badania i tu będziemy mogli powoli kończyć nasze... spotkanie i jutro się u Staszka spotkać. Na czymś ambitniejszym. Czci a to nam. Nie było ambitne? Nauka! No nauka! For zobaczysz... science! No jeszcze jeszcze zobaczysz, że ja to wszystko to tutaj ten. To nie ja no, tu... bardzo dobrze. Ja tu jeszcze nam te większe serce zaraz wynajdę, nie? Ja jestem pod wrażeniem, w ogóle jestem pod wrażeniem, że ty bawisz się w takie rzeczy. To nie tylko walka, eksploracja, tylko o, ja tutaj serwanta wezmę, ja tutaj rybki połowę, ja tutaj coś przyniosę. To jest widzisz, dla mnie coś widzisz? Fascynującego mimo wszystko, mniej lub bardziej. Papier dawaj. Gdzie jest papier? To jest zielenina. Papier jest w głównej skrzynce, a nie wiem, gdzie jest reszta. Może mamy w różnych miejscach papier, bo ja kompletnie nie ogarniam, gdzie papier jest. Ja się zastanawiam, czym rozumieć, co rozumieć przez główną skrzynkę, nie? No właśnie, w szewcu był papier, więc już to poprawiam i tutaj ci wrzucam, chodź. Tu. Okay. O, Sun is Rising, idziemy. To jest główna skrzynka? Patrz, 53, wynajdź nam coś fajnego. No, to, ale to nie wygląda znajdź główna nam coś skrzynka. Fajnego. Ile ja mam tutaj tych? Czekaj. Ja mam jeszcze kilka innych książek. Ja może jeszcze więcej badań zrobię. A co ty? O, mam Task Watcher Ring. Już wynajduję, mam książkę na to. Dobrze, wynajdź. O, fajne. O, widzisz. Learn. Co to takiego jest? Dobra. I później wisiorek. Tak. Copper mace, co tam jeszcze to masz? Nas nie tego nie interesuje. No to tam się podkreśla to zwykle. To tam zrobię. I discover i wynalazłem. Co wynalazłem? Silver resistance, no. A gdzie to jest? No na dole. Consumables masz.
Ostatni rząd. A jest, ostatnie. To czemu się nie podświetliło? A nie wiem. Bo już masz wynalezione. No to, to będziemy mogli to teraz nosić. Odporność na srebro. To jest 20 książek. To mam 23 sztuki papieru. To jest... Gdzie są jeszcze książki? Czy już przerobiłeś książki na papier? Przerobiłem książki, które były. No. 20 papieru z tego masz, halo. No, no, nie, no książki. Tak, tak. No tutaj idę wrzucić jeszcze. O, a tu jest 20, to leży jeszcze ten papier. Kurczę, to zabraknie 7 sztuk papieru i bym mógł coś jeszcze tutaj wyczarować. No, to pozbierasz po drodze. Kurczę, Greater Blood Essence jest nam potrzebna do kolejnych rzeczy, żeby robić sobie te pierścionki i wisiorki. Kurka. No. No to może właśnie, wiesz co, to ja może jeszcze skoczę po te 7 sztuk papieru. Albo u ciebie już, albo u ciebie. Już będziemy wspierać po drodze. Będzie jak pójdziemy na jakieś polowanie, to wiesz, ile nam serc wskoczy. No. A serca co mają do papieru? Serca z papieru? A, do papieru, serca z papieru, do papieru nic, co prawda, ale miałem inny plan w głowie. Dobra, no to jak dobra. Chcesz, to no, możemy się To jutro u Staszka się widzimy, o, tak, taka sytuacja. Taka sytuacja. A tymczasem będąc przy tym Staszu, no to... Staszu? A, no, okej, okay, dobra. Staszek, rozumiem. No takie płynne przejście, nie, między tutaj. Mm, bardzo płynne. No, jak Setunia. Więc widzimy się jutro u Staszka, a tymczasem dzięki za to, że jesteście, dzięki za to, że gramy razem. A, grał z wami Korle. Nie, bo czekałem na ciebie właśnie, ale zapomniałem, że... Bladrle grał z wami, tak? A także Wladimir. A to ja może od kości powinien być Bonrle. Bonrle? Bonrle brzmi lepiej. Bonrle. O, Bonrle, zobacz jak to brzmi, takie Bonrle. Nie, jakbyś... szybko będziesz wymawiał, to jakbyś jechał na koniu. Bonrle, albo można iść dalej w stronę angielskiego i Bonrles. Dobrze, że jest to na twoim odcinku. Pewnie tak sobie to wytniesz. Więc do jutra. Trzymajcie się. Hej, hej. Hej, hej!